jeżeli w związku z drugą osobą nie mówisz drugiej osobie, co ci w tej drugiej osobie nie odpowiada, nie pasuje, nie podoba się, to możesz mieć gwarancję, że ta osoba się nie pogniewa. Gdyż jeżeli komuś nie mówisz czegoś, co ci się nie podoba, czyli nie mówisz przykrych rzeczy, i taka osoba może być zadowolona i przekonana, że tobie się wszystko podoba. I wtedy wiadomo, że się nie pogniewa. Również możesz oczekiwać, że ta osoba tobie nie powie, co się jej nie podoba w tobie. I wtedy ty się też nie pogniewasz. To znaczy, możecie się wtedy rozstać w przyjaźni. I wtedy się, jak się rozstaniecie, to w przyjaźni, i to na dodatek bym powiedział, w takiej zażyłej przyjaźni, to znaczy jeszcze za życia dojdziecie do wniosku, że obydwie strony są nudne. Ponieważ jeżeli nie powiesz drugiej osobie, czego pragniesz, czyli jak pragniesz, żeby się ona zachowała, co chcesz od niej dostać, to ona się nie pogniewa, ale również nigdy nie będzie ci bliska.